Dobry wieczór. Bardzo miło jest mi powitać wszystkich Państwa, którzy przybyli do naszej szkoły na kolejne spotkanie, na kolejną premierę teatrzyku Figierek. Jak każdego roku naszą zabawę szkolną noworoczną rozpoczyna przedstawienie. Bardzo serdecznie witam tak licznie zgromadzoną widownię. Wszystkie dzieci, te malutkie, te troszkę większe, te starsze i wszystkich Państwa dorosłych. Witam serdecznie pana wójta Henryka Plaka. Jest z nami jak każdego roku również ksiądz proboszcz Misze Władysław Mierzna. Serdecznie witam. Bardzo cieszymy się, że ta nasza uroczystość, ta nasza impreza cieszy się tak dużym zainteresowaniem, że wszyscy Państwo jesteście dzisiaj z nami. A za chwilę 15 już premiera w wykonaniu teatrzyku Figielek. Tym razem sztuka, chyba jak zwykle, o dość zaskakującym tytule. Sztuka Marty Guśniowskiej pod tytułem Brak sensu, aniołek, żyrafa i stołek. Nic mi to nie mówi, ale mam nadzieję, że za chwilę przekonamy się, co nasi aktorzy, młodzi zaprezentują. Zapraszam Państwa do obejrzenia sztuki. Ba! A mógłby sprawdzić. O,
pomagasz mi, czy nie? Dobra. Pożałujesz. Dobrze? Thank you.
A tak w ogóle, to czego szukacie? Sensu. Nie widziałeś czasem? Nie, ale mogę wam pomóc. Jestem niezwykle przydatny. Przynoszę szczęście i w razie potrzeby mogę coś osłonić. Tak w ogóle to po co ci ten stołek? Żeby mnie ukradł. Bo dobro tu pracuje jeszcze kogoś. Zielony się robi. Dobrze. Budzę się w nocy.
Podziali. I gdzie moje jabłka?
serce. I co teraz? Aniołek się wsłuchuje. I co teraz? No tak, na pewno tak. Tak? Tak, w drogę. Panie szefie! A mógłby pan pocałować?
uczę, że wiara to podstawa. A oni wciąż tylko wieczór pokaże, wieczór pokaże. A wierzyć to co? Nie łaska? Łaska! No, poza tym nie mogę. Od razu wszyscy by tak chcieli. To co? Zapraszam na ciasteczka z czekoladą. Uwierzcie, są bosy. Nie wiem,
sztuce Marty Kuśniewskiej Brak sensu, aniołek, żyrafa i stołek zaprezentowali się Państwu aktorzy na krzyku figielek. Przypominam, że to była już 15. premiera. Wielkie oklaski. Podziękowania i brawa dla twórców spektaklu. Reżyseria pani Anna Owczarczyk. Brawa. Autorem scenografii jest pan Tomasz Dymek. Muzykę do spektaklu opracował pan Leszek Owczarczyk. Panu Ryszkowi pomagał w opracowaniu muzycznym nasz przyjaciel z Warki, pan Jakub Szydło. Serdecznie mu dziękujemy. A o kostiumy i rekwizyty martwiły się pani Iwona Dymek i Grażyna Jakubczak. Dziękujemy i już zapraszamy na przyszły rok. Mam nadzieję, że będzie kolejny spektakl, będzie kolejna premiera. Serdecznie dziękujemy także Komi Figielek za tegoroczną sztukę. Bardzo dziękujemy. Wielkie gratulacje. Dziękuję pięknie. I Zosia Marchewka, uczennica klasy piątej, aktorka. Trzecie miejsce w konkursie plastycznym Ilustrujemy wiersze otrzymała praca Mateusza Marczaka, ucznia klasy szóstej, aktora. To był słoń, on ma duży kostium. Drugie miejsce zajęła praca Natalii Waśniewskiej, uczennicy klasy szóstej. Najbardziej wszystkim w tegorocznej edycji wystawy prac uczniów podobała się praca Julii Galbarczyk, uczennicy klasy trzeciej, która zajęła pierwsze miejsce. Julki akurat nie ma dzisiaj, więc otrzyma w poniedziałek. Zapraszam wszystkich do obejrzenia wystawy. Jest aktor. Ale zanim jeszcze wyjdziemy z sali, chciałam przekazać jeszcze dwie informacje. Pierwszą taką, że jeżeli podobała wam się sztuka, jeżeli państwo, którzy dzisiaj tutaj są, chcecie jeszcze raz obejrzeć przedstawienie, ewentualnie polecić do obejrzenia osobom, których dzisiaj nie ma, to zapraszamy serdecznie w poniedziałek, 10 lutego o 10:00 tutaj w sali, jeszcze ta sala będzie nadal salą teatralną, odbędą się
7 Rozniszewskie Ostatki Teatralne i będzie można obejrzeć tą sztukę, jak również przedstawienie, które przygotowali uczniowie ze szkoły w Magnuszewie oraz scenkę kabaretową przygotowaną przez uczniów gimnazjum w Niszewie. Serdecznie zapraszam na poniedziałek na 10. Bardzo liczymy na to, że też będzie duża widownia właśnie w poniedziałek. A teraz chciałabym jeszcze złożyć gratulacje i złożyć najlepsze życzenia telewizji Nasz Powiat, która 4 lutego obchodziła swoje 10-lecie istnienia i zawsze nam towarzyszy w ważnych momentach, właśnie w czasie, kiedy mamy premiery teatrzyku czy wystawy wernisaże w Galerii na Piętrze. Także gratulujemy tego jubileuszu i życzymy kolejnych wspaniałych lat współpracy. Dla telewizji Nasz Powiat najlepszy wypowiedź. Oddaję głos panu Wójtowi. Dobry wieczór Państwu. Panie Dyrektor, Szanowni Państwo. Przede wszystkim to dziękuję serdecznie za zaproszenie mnie na dzisiejszą Akademię. Na wstępie chciałem serdecznie pogratulować aktorom. To byli profesjonalni artyści. Tak to trzeba powiedzieć. Pewnie wszyscy Państwo jesteście zadowoleni. W imieniu wszystkich chciałem jeszcze raz pogratulować i jeszcze raz podziękujemy im brawami. Gratuluję, dziękuję serdecznie nauczycielom, bo się przy tym na pewno dużo napracowali. Nic nie przychodzi darmo. Trzeba nad wszystkim pracować. Tak jak w tym przypadku na pewno było, także z całego serca, panie Leszku, serdecznie dziękuję. Jak co roku, pani dyrektor, tak bardzo proszę o listę aktorów, będziemy chcieli wyróżnić. Jesteśmy w nowym roku, także życzę uczniom dobrych ocen, nauczycielom dużo satysfakcji wykonywanej pracy, rodzicom i dziadkom dużo radości ze swoich poczuć. Wszystkiego dobrego. Dziękuję serdecznie za uwagę. Na to, żebyśmy mogli przygotować salę na zabawę. Bardzo się cieszę, że jest dużo i małych dzieci, ale również nasi absolwenci, jak również młodzież. Mam nadzieję, że będziecie się dobrze dzisiaj bawić. W końcu to... Wyszło.
Thank you.
klasa. Prosimy klasę drugą. Oto oni, słuchajcie, dzielna klasa druga. Pozycja wyjściowa w parterze, chłopcy, dziewczynki stoją, uwaga. Co to będzie? Startujemy. Ustawia się trzecia, czwarta i piąta.